Cześć kochani, jesteśmy na Coffee Warsaw Festival, a ze mną jest Aleksander Krzych, ekspert w kawie. Mam do Ciebie pytanie odnośnie trendów, odnośnie tego roku. Na co stawiasz, co będzie modne? Ten trend zaczął się już w tamtym roku, co prawda, ale to właśnie te wiosenno-letnie kompozycje kawowe, jakim będzie Nitro. Nitro na całym świecie zbiera naprawdę ogromną rzeszę fanów. W Polsce również mamy coraz więcej sukcesów w tej materii. Nitro jest naprawdę świetnym produktem, czymś nowym, świeżym, a jeszcze w połączeniu z paroma technologiami, które możemy na naszym rynku też zauważyć, jak Latte Art Factory, jak Hardtank czy Hardtank Baby, to naprawdę są coraz bardziej dostępne technologie, które pozwalają nam na urozmaicenie naszego menu. I w tym momencie infuzje nie tylko kawy, ale również i herbat są naprawdę ciekawym rozwiązaniem dla naszego rynku. Super. I jakbyś mógł powiedzieć o przykładowym takim przepisie, jak to wykorzystać? Co tam dodać? Więc tak, oczywiście mówimy o herbatach, o kawach, ale zawsze tego pypcia tak przysłowiowego musimy zaspokoić i w połączeniu z niektórymi syropami, likierami, to naprawdę może przynieść nam efekt wow, nie tylko dla tych smakoszy speciality, ale też dla tych, którzy szukają czegoś świeżego, czegoś nowego. I tutaj produkty marki Monem super się sprawdzą, bo urozmaicą nam tą jeszcze bogatą, jakby było, ofertę w Nitro i w herbaty, ale również na takim urządzeniu, które wymieniłem, jak Hardtank, na przykład dzisiaj też prezentowaliśmy przy okazji Festiwalu Kawy na masterclassie przez Mateusza Szuchnika przedstawianym koktajle infuzowane właśnie między innymi też alkoholami, ale syropami, więc w tym momencie możemy naprawdę przecudowne kompozycje smakowe utworzyć i to zmieni totalnie podejście do koktajli, nawet czy mocktaili, tych bezalkoholowych, w naszych nawet kawiarniach, bo dzięki temu urządzeniowi możemy infuzować przeróżne ingrediencje, mówimy to o botanikaliach, super dużo fajnych słów, botanikalie, ingrediencje, ale to jest świat barmanów, ale też baristów, więc będzie tego więcej. Super, smacznie. Mi osobiście smakowało połączenie kwiatowe najbardziej. Jest to naprawdę ciekawy, rozwijający się trend. Jestem ciekawa, jak to popłynie dalej, jak to Wy wykorzystacie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i piąteczkę. Bardzo dziękuję.